Wokal jest najczęściej kluczowym elementem nagrania, niezależnie od tego, czy jest to nagranie popowe, czy jest to nagranie disco-polowe, czy EDM-owe, czy też jest to ballada rockowa. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na analizowanie różnych nagrań. No, oczywiście ta analiza jest bardzo trudna, bo elementy w miksie bardzo często są ze sobą dość mocno powiązane. W tych samych pasmach współgrają różne instrumenty, ba, one często nawet są okraszone tymi samymi efektami, na przykład na szynach wysyłkowych. Ale zdarza się, że te elementy, przynajmniej we fragmentach nagrań, występują po prostu w izolacji. Wówczas możemy je spokojnie analizować. Tak na przykład jest w utworze Minema, Love the Way You Lie, z udziałem Rihanny. Posłuchajmy fragmentu, ja włączę tutaj nagrywanie. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like, and right now it's a steel knife in my... Tyle mi w zupełności wystarczy. Przejdźmy teraz do widoku edytora. Usunę ten fragment właśnie zawierający wokal z pianinem i właśnie w tym miejscu mamy do czynienia właściwie z, no, z czystą a cappellą. Ja może tylko znormalizuję całość, korzystając tutaj ze standardu EBU, aby nie było nigdzie przesterowania. Posłuchajcie. A więc mamy fragment wokalu w izolacji, fragment wokalu już zmiksowany z nagraniem. Możemy teraz posłuchać na przykład, co dzieje się w warstwie mid, co dzieje się w warstwie side. Posłuchajcie. I w warstwie side. A więc wyraźnie słychać, że występuje tu pewna doza pogłosu, chociaż sam głos wydaje się dosyć suchy. Zwróćcie też uwagę na dynamikę. Wokal jest dość głośno, warto też analizować przebieg fali. Także w przypadku tego nagrania i generalnie rapu te głosy zwykle realizowane są dość głośno. No i może dla przykładu jeszcze coś innego. Ciekawym przykładem może być właśnie nagranie Whitney Houston, które rozpoczyna się właściwie a cappellą. Wystarczy więc wcisnąć rekord i po prostu nagrać sobie ten fragment. Myślę, że tyle wystarczy. Ok. Wracam do edytora. No i tym razem może też znormalizuję sobie ten fragmencik. Posłuchajmy. Mono. I would only be in. Także bardzo często pogłos nieskorelowany pomiędzy kanałami występuje właśnie w warstwie side, ale może występować tak jak tutaj też w warstwie mid. Oczywiście te zabrudzenia, które słyszycie, wynikają po prostu z kiepskiej jakości samego nagrania. Słychać też artefakty związane z konwersją do formatu stratnego, prawdopodobnie w tym wypadku MP3. Oczywiście zawsze patrzcie na realizację krytycznie. Ja na przykład zastanawiałbym się, czy w tym miejscu nie powinien być użyty DSR. Posłuchajmy może jeszcze raz. Brzmi to dość ostro, także spróbuję użyć korektora, zapętlę sobie ten fragment. Teraz mogę właśnie wyrenderować korekcję tylko dla tego krótkiego fragmentu. Zobaczcie, ta eska została przyciszona. Posłuchajmy teraz. Znów jednak prawdopodobnie jest to kwestia właśnie kiepskiej jakości samego zgrania. Możecie też pójść na całość i pościągać sobie gotowe nagrania wokalne z takiego portalu, na przykład jak Beatport. Także posłuchajmy może fragmentu. Znajdziecie tu mnóstwo pomysłów na realizację wokali. Ogromna baza. Zwróćcie tylko uwagę, że w większości tutaj te wokale są dostępne tylko i wyłącznie do wykorzystania w setach DJ-skich. Zwykle nie ma zgody na wykorzystanie ich w produkcjach muzycznych, także o tym trzeba pamiętać. Niemniej jednak mogą stanowić niesamowite źródło inspiracji i informacji. Posłuchajcie na przykład takiej akapeli.
just walked when just tried when you kiss your little baby. You kiss the face of God. Mary, did you know? Także oczywiście. Słyszeliśmy tutaj, w jaki sposób zrealizowane są chórki, w jakich miejscach umieszczone są dodatkowe głosy. Także można tutaj wyciągnąć z takiej kapeli niesamowicie dużą ilość informacji po prostu. Kolejnym bardzo fajnym źródłem ścieżek wokalnych, ale też w ogóle taką platformą wymiany właśnie muzyki i śladów wokalnych jest portal Tutrack, założony przez mojego znajomego Bogdana Kondrackiego. Bardzo fajna platforma, ma już całkiem sporo użytkowników. Tutaj bardzo często też znajdziecie różnego rodzaju konkursy, a więc możecie na przykład pobrać sobie wokal, po zaakceptowaniu regulaminu oczywiście, i wykorzystać ten wokal we własnej produkcji, opublikować później swój utwór, no i można wygrać różne cenne nagrody. Blocked my veins, feelings gone. I wait for you to come. Who likes to be alone? Who likes to be alone? Zwróćcie uwagę, że bardzo często zrealizowany wokal znacząco różni się od suchego nagrania. Ja tutaj załadowałem jedną ze swoich sesji, abyście mogli tutaj się przyjrzeć temu, jak to zostało zrobione. Posłuchajmy w takim razie może samego właśnie wokalu. Bez efektów brzmiałby tak. Falling in and out of love. Keep falling out and into your life. Falling in and out of love. Keep falling out and into your life. Now keep falling in and out of love. Keep falling out and into your life. Posłuchajmy w kontekście. Także jeżeli szukacie ścieżek wokalnych, to koniecznie sprawdźcie także portal, który nazywa się, tu informacja o Bogdanie Kondrackim, który nazywa się Splice Sounds. Tutaj możecie zafiltrować listę wyników do na przykład wokali i tak naprawdę zyskać dostęp do ogromnej liczby najrozmaitszych tak naprawdę wykonań. Portal działa na zasadzie płatności takiej comiesięcznej. Wystarczy zaledwie kilka dolarów, by wykupić abonament, w ramach którego możecie pobrać, zdaje się, około 100 próbek. No i później możecie już tylko wyszukiwać tych wokali na przykład żeńskich a cappelli. Sprawdźmy. Aha, no i właśnie wokale z platformy Splice znajdziecie także w moim kursie, który nazywa się Vocal House Masterclass. Tutaj właśnie wykorzystałem wokale Kelly LeRoy. No i jeszcze ostatnim, bardzo cennym źródłem najrozmaitszych próbek właśnie wykonań jest platforma Converse Rubber Tracks. Także jeżeli szukacie wokalu, to tutaj prawdopodobnie znajdziecie ciekawe i suche próbki, z którymi będziecie mogli po prostu pracować. Sprawdźmy. Like a ball of fire. Także zwróćcie uwagę, że właśnie w profesjonalnych nagraniach
te wokale, te a cappelle okraszone są bardzo dużą liczbą efektów, także poprzez właśnie taką analizę będziecie w stanie bardzo wiele się nauczyć. Także to tyle. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.